No więc, cześć, witajcie, jestem Simon. I dzisiaj, tak jak w ostatnim filmie, w ostatnim vlogu w sumie, zadałem pytanie, także dzisiaj taka naprawdę rozgrywka w moim stylu. Mam zamiar zagrać sobie dwoma taliami swoimi, takimi customowymi. Powiedzmy tą pierwszą, czyli Huntera swojego składałem. Bardzo tak... Bez znajomości w ogóle gry. Tą talię składałem ostatnio. Ta talia mi się dosyć podoba, póki co naprawdę fajnie to wychodzi. Tutaj widać, jeszcze nie mam dużego poziomu, nie mam wszystkich kart podblokowanych. Tutaj zresztą też, tutaj mam dopiero 18. Tą talią na pewno dużo więcej pograłem. Rankedy też grałem tylko tą talią. Ale dzisiaj dwa casuale jakieś sobie pykniemy. Jeden będzie jedną talią, drugi będzie drugą. Także czekamy na jakiegoś przeciwnika. I właśnie pytanie do was, czy nie wiecie, wiem, że tu dużo speców od Hearthstone'a na pewno nie ma u mnie na kanale. Czemu, o właśnie, o to mi chodziło. Czemu mi się obraz tutaj w tym momencie zwiesza, kiedy losuję mi przeciwnika? Wiem, że w tym momencie już go wylosuję, ale właśnie kiedy mi się to zwiesza, to... To losowanie właśnie tak u mnie wygląda. Także gramy na innego Huntera. I co tu jest? Kill comment, czyli za 3. Czy jest warto tak grać dwie karty za 3? Dobra, tą kartę sobie odrzucę. Taunt na pewno na 3 się przyda. To jest karta, która zazwyczaj mi wypada, ten Hunter's Mark za 0. Cóż mi tu wypadło? Za 1. No ja sobie na pewno Wolfa wyrzucę. Szczerze wolę zaczynać drugi, ale mieć plus 1 many. O, w tym momencie, w przyszłej turze już mogę sobie wyrzucić właśnie tego taunta. No właśnie, on w tym momencie już jest 2-1. Cóż to jest? Amani Berserker. Engage plus 3 attack. Czyli 3 do ataku ma. Enrage, przepraszam, nie engage. Dobra. Ja będę sobie grał to, co lubię. I to, co ostatnio w tym Hunterze zrobiłem. Czyli właśnie to jest to. Dodałem tych dwóch Master Swordsmithów. Na streamie, jeżeli nie byliście, a wiem, że nikogo nie było, no to... Możecie to zobaczyć sobie tam gdzieś w archiwach mojego streamu. Właśnie widziałem dużo osób ostatnio gra na tą kartę. No i w sumie jak za 2 to karta, myślę, bardzo fajna, przydatna. Dobra, wrzucamy sobie taunta. I możemy się w niego bez problemu wbić. I kolejna tura. Jak widać, mój wolf już jest 3-1. Timberwolf. Pewnie wielu z was zapyta, dlaczego gram na wersji angielskiej. A to już o to wyjaśniam, bo dubbing polski mi się nie podoba. Naprawdę mi się dubbing polski w Hearthstone nie podoba i dlatego gram na wersji angielskiej. Bardzo proste wyjaśnienie. No ale naprawdę, kurczę, jeżeli ten dubbing poprawią, to ja chętnie zmienię na tą wersję polską, bo większość gra na wersji polskiej. Ja się tych kart uczę na wersji polskiej, tam na przykład u MKR3, czy nawet oglądając tam jakieś streamy u Maszy, przykładowo, którą serdecznie też pozdrawiam. Random Companion. No dobra, 2-4, ok. Zazwyczaj właśnie tego Companiona wywala. Ja tych kart do randomów nie mam tutaj u siebie. No i teraz tak, mógłbym sobie to wyrzucić i zrobić kolejnego taunta z mojego wilka. W tym momencie byłby to 5-3 i tak zrobię. I teraz 5-3. Myślę, tym wilkiem można by tu zaatakować. A to wbijamy po prostu w niego. Dobra. Także mamy troszkę już silniejsze karty na stole. No dobra, no tam 2-1 to jakoś nie jest
coś dla mnie OP. I z szarżą mu wypadł świniak, czyli to może być dosyć nieprzyjemne, no ale poświęcił go. Także już wiem, że nie ma żadnych tych random kompanionów. No i teraz tak. Co tu zrobić? Deal 2 damage, okej. Okay. Tak to zrobię. Bo nie opłaca mi się korzystać z innych kart. A tu sobie spokojnie będę mógł go przyatakować. No i za dwa, pasywka. I jedziemy dalej. Póki co wygląda to bardzo ładnie, bardzo schematycznie. Ta talia mi się dzisiaj no jakoś układa. Nieraz jest tak, że ta talia po prostu nie wchodzi tak fajnie na rękę, jakbym chciał. No i nie mam kart do rzucenia. I to jest mój problem właśnie we wszystkich grach Hearthstone'a, że mój przeciwnik ma zawsze więcej kart na ręce, jak ja tutaj. Ja zawsze jestem jakieś 3-4 karty do tyłu, nieraz nawet. No i to później boli, naprawdę. Dobra, także well played. I wygrana. Żeby zawsze tak fajnie szło, to by było naprawdę super, ale no nieraz tak ciekawie nie idzie. To jest naprawdę talia, którą składam chyba po 5 grach. No i fajnie, 10 golda za 3 gry. Także dzisiaj ten odcinek będzie naprawdę szybki. No i co? No i gramy drugą talią. Zobaczymy, jak pójdzie nam na Rogue'u, czyli tak popularnie zwanym Rogalu. Naprawdę jakoś specjalnie tych talii nie przygotowywałem. Po prostu gram takimi taliami, jakimi gram na co dzień sobie. Możecie się też mnie zapytać, czemu nie ma WOTA? A już wam odpowiadam, czemu nie ma WOTA? Bo w WOTA mi się ostatnio nie chce grać. Mam naprawdę ten tydzień taki luz od WOTA. Nie chce mi się po prostu. Muszę zobaczyć naprawdę jakiś fajny film na YouTubie z WOTA, żeby mi się z powrotem zachciało grać. No i tyle, no. Czyli gramy na trolla. No fajnie, fajnie. Bardzo fajnie mi się tu podoba ta ręka startowa. No i na pewno no z tego skorzystam. Tutaj ten taunt może zrobić dużo. 5-4. Taunt popularnie zwany też. Jak to się nazywa? Prowokacja. Po polsku to jest prowokacja. Ale ja używam tylko angielskiego tego nazewnictwa. Nieraz tam sobie coś z polskiego zarzucę, ale staram się właśnie tutaj charge. No dobra, no korzystam z szarża, bo to praktycznie kuźwa, no i teraz już gadam po angielsku. Praktycznie jedno i to samo słowo. No ciekawe, od czegoś takiego zaczynać. Szczerze nie lubię grać na szamanów. Tu jest z combo. No i w tym momencie lubię zagrywać go jako pierwszego. Mimo tego, że nie mogę zaatakować w pierwszej turze, to mam w tym momencie 4-3 na stole. Po czym fajnie wrzucić jest też jakiegoś taunta. No ale teraz w tej talii chyba nie mam jakichś takich małych tauntów za 2, tylko w większości są to taunty właśnie te gobliny. Przepraszam, bodyguard, no to znaczy, no to jest goblin jakiś tam, to jest Booty Bay Bodyguard. No i dobra. Także mamy 2 na ręce. I czy to mi się opłaca korzystać? Nie. Nie będę tak korzystał. Zrobię sobie to tak. Tym razem postaram się zagrać troszkę inaczej. Troszkę kart z łapy nie zużywać. Będę starał się grać tylko jedną kartę na turę. I tak pewnie zaraz nic z tego nie wyjdzie, ale okej. No i 2-1. Murloc poszedł się kochać, że tak ładnie powiem. I teraz co tu zrobić? Co tu zrobić? Dwa. Dobra, no i jak mówiłem, już to wszystko idzie. Nie mówiąc brzydko.
Też te karty są bardzo fajne. Póki co mam tylko jednego Fairy Dragona. Na pewno będę chciał do tej talii wrzucić drugiego. Myślę, że warto jest mieć po dwie karty w talii. No chyba, że to są jakieś legendy, które możemy mieć tylko jedną kartę. Ale będę się starał te talie jakoś upgrade'ować, bo wiem, że one jeszcze nie są idealne. Na pewno nie z tymi kartami, które posiadam, bo posiadam bardzo mało kart. No ciekawe, nie mogłeś mi zamienić czarem czegoś, co ma defa na czary. Teraz tak. Dobra, wyrzucę tą szarżę. I kolejną broń sobie wrzucę. O, teraz się chciał ze mną przywitać. Ciekawe. No także 27 do 17, póki co wszystko układa się po mojej myśli. Żabsona też mi zrobił. No myślę, taunta zamieniać w taunta to nie jest nic takiego super. No dobra, szarża, czyli pociśnie mi tutaj w żabę. Tylko ja w tym momencie nie mam żadnych mocnych stworów. W tym momencie na pewno pójdzie u mnie też taunt. 5-4 ten Booty Bay Bodyguard. Myślę, warto było go zostawić na początku. Dokładnie. Czyli już jest bardzo fajny taunt zagrany. Na pewno to mi troszkę dupę uratuje. W tej fazie, w której jestem teraz. No i to by było na tyle w tym momencie. Tak jak mówiliście, no, chcecie, żebym był naturalny, ale to nie zawsze tak idzie, bo ja naturalnie to bym tu rzucał K i H i tak dalej. Szczerze, naprawdę, ja nie chcę rzucać takich bardzo niecenzuralnych materiałów, chcę się od tego jak najbardziej powstrzymywać. No i dlatego właśnie. Dlatego właśnie będę robił takie materiały jak robię, czyli no powiedzmy, w pewnej części staram się to zrobić jak najbardziej profesjonalnie, ale w pewnej części też staram się to zrobić na poziomie takim swojej luźnej gadki. Dobra, go stracimy, ale w tej turze już to wygrywamy. Także dzisiaj dwie wygrane gry, jak nigdy. Rzadko kiedy zdarza mi się wygrać dwie gry pod rząd. I mówię serio, bo no nie jestem jakimś pro, ja się dobrze po prostu bawię przy Hearthstone, jak zresztą widać. No naprawdę świetnie mi to dzisiaj wyszło. Ale tak super nie jest zazwyczaj. Także jeżeli byście chcieli sobie zobaczyć moje talie, to proszę bardzo. Troszkę tych kart tu jest. Ta talia jest na pewno do przerobienia. Troszkę kart mi doszło od tamtego czasu, jak ostatni raz to robiłem. Troszkę kart będę musiał też sobie skraftować na pewno. Także jeżeli tam chcecie sobie zobaczyć tą talię, jakoś przepisać czy coś, No to przepisujcie, możecie sobie kliknąć pauzę i ją przepisać. Ja sobie nazwę przerobię. Przy okazji. I druga talia, czyli taki rogal, który kończy grę w early. Starałem się oprzeć tutaj, widzicie ile mam tych dwójek. Bardzo dużo tych dwójek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć dwójek. Z tego trzy są podwójne. Także łącznie to nam daje 6, 7, 8 dwójek. I 6 jedynek, tak. Tutaj te dwie karty ze 0. Jak będę miał drugiego Shadow Stepa, na pewno też sobie go dodam. A właśnie, czy ja mogę? Tak, mogę sobie skreditować. Także drugi Shadow Step pójdzie za Backstaba. Najprawdopodobniej. Tak. Tak sobie zrobimy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w następnej turze. Z tego Shadow Stepa na pewno będę korzystał tam przy tych kartach z combo. No bo fajnie dostać sobie dwie karty w. Dwie dodatkowe karty w early gdzieś tam. No jakby mi tak wypadł jeden Defias
Defias, już mówię jak to się nazywa. Defias. Defias Ringleader. I do tego dwa Shadow Stepy. Do tego, jeżeli zaczynałbym drugi, to w pierwszej turze w tym momencie mogę wywalić sobie jednego Defiasa, cofnąć go Shadow Stepem. Wywalić jeszcze raz Defiasa. Dobrze mówię? Tak, mogę sobie wywalić jeszcze raz Defiasa. Czyli jeszcze raz sobie dodać bandytę 2-1. I potem jeszcze raz sobie rzucić Shadow Stepa i jeszcze raz przyzwać Defiasa. Także to mi łącznie daje na stole w pierwszej turze 8. Już wam mówię. 8. Raz, 2. 3. 8-5. No myślę, naprawdę fajnie to może wyjść. Ale wątpię, żeby kiedyś mi się tak trafiło. Także jak widać, troszkę golda zdobyliśmy, tam 10. A ja się w tym momencie z wami żegnam. Także linki macie w opisie. Lajkujcie, subskrybujcie, followujcie, komentujcie. A ja się z wami żegnam. Cześć!